Kamień spod koła wyjęty, prąd włączony. I co teraz? I teraz jedziemy na myjnię i na tej myjni wymyjemy to auto, które w ostatnim czasie przyprowadziłem. Zobaczymy, co kryje się pod kurzem, pod brudem. Co dokładnie kryje się pod kurzem i brudem. A potem pokażę Wam, jak to auto wygląda w szczegółach, dlaczego do nas trafiło, jaki jest plan, to również powiem, plan wobec tego auta. I tyle. Jedziemy na wycieczkę. Dobra, teraz, żeby to odpalić, chwila. Gość mówił, stacyjka, przekręcamy. Ten biały przycisk to podgrzewanie. Lubię, kiedy jest sobota, gdy po wszystkich już kłopotach. I lubię w sobotę przewieźć się zabytkiem. Bardzo lubię się przewieźć zabytkiem w sobotę. A dzisiaj wyczekiwałem takiego momentu, bo co chwilę pada deszcz. Wychodzi słońce i pada deszcz. Na ogrzewaniu napisano, na przełączniku ogrzewaniu napisano auto brzdy. Cokolwiek to znaczy. Jest pięknie. No. Dobra, czyli wstać nie jest bity. To teraz poczekamy, aż nabije powietrza, bo awia tak ma. Te typy tak mają. Schemat zmiany biegów. Wsteczny do siebie, jedynka do góry, dwójka na dół, trójka i czwórka. Właściciel, o, zgasła kontrolka od powietrza, co oznacza, że możemy jechać. Zgasła przy minimalnie powyżej 2 atmosfer. Dobra. Jedyneczka. Nie ruszamy. Światełka włączamy tutaj. Teraz są drugie, a tu są drugie.
Awia umyta. Teraz jadę nią na teren muzeum. Po drodze troszkę sobie przeschnie, bo wieje, wiatr solidnie i dobrze i troszkę słoneczka też jest. I dalszy ciąg tego filmu będę kręcił jutro. A to dlatego, że właśnie. Dlaczego jutro? Dlatego, żeby Awia wyschła. Żeby porządnie wyschła. Mam nadzieję, że jutro będzie pogoda. Bo chcę Wam ją pokazać taką, jaka jest. Wiadomo, że po myciu auto zawsze wygląda lepiej. Błyszczy, tak? Jak jest mokre, to błyszczy. Więc niech będzie suche. Niech będzie suche i zobaczmy, jaka ona już będzie, gdy zmyłem z niej cały brud, kurz, w który była wyposażona w chwili nabycia. Więc jadę Awią do domu, odstawiam na słońcu do jutra i jutro kręcę dalszą część tego filmu. Tylko jedna rzecz. Upewnijmy się, że Awia teraz nie zrobi żadnej niespodzianki. Spróbujemy bez grzania. Pięknie zapaliła bez grzania. Powietrze też trzyma bardzo ładnie, prawie 4 atmosfery. Mam nadzieję, że będzie to widać na filmie. Dobra, jest to widać na filmie. Odpala Awia. Dobijamy powietrza i ruszamy. Dobra. Ta zmiana biegu. Strasznie tu ciepło teraz. Jedyneczka w górę. Dwójeczka w dół. Wsteczny. Do siebie i na dół. Zabieram Was na łąkę z tyłu za muzeum. Troszkę się tak napinam, bo Awia nie ma wspomagania. Ma hamulce na powietrze, ale nie ma wspomagania. Słuchajcie, jesteśmy na placu w okolicach muzeum, za muzeum. Pomyślałem sobie, że te żółte mniszki, czy mlecze, jak zwał, tak zwał, świetnie będą koloryzować za niebieską Awią. K5868 to są tablice województwa świętokrzyskiego. To są pierwsze tablice tej Awi. One zostały dla niej wydane w lipcu 1990 roku, bo to jest rok produkcji tej Awi. W czerwcu została sprowadzona do Polski, bodaj 15 czerwca. A w lipcu została kupiona i do zeszłego tygodnia była cały czas w rękach pierwszego właściciela. Skąd ja to wszystko wiem? A wiem to stąd między innymi, że od pierwszego właściciela kupowałem i od pierwszego właściciela otrzymaliśmy wszystkie materiały, łącznie z instrukcją obsługi w języku czeskim, w języku polskim, łącznie z fakturą zakupu, czy dowodem zakupu,
na którym wymieniane zostały wszelkie informacje na temat sprowadzenia tego auta w 90 roku do Polski i na temat jej nabycia. Co w niej jest takiego fenomenalnego? Dla mnie fenomenalny jest przebieg tego samochodu oraz fakt, że ten samochód do dziś miał jednego właściciela oraz kolejny fakt, że ten samochód do dzisiaj oprócz nielicznych zaprawek robionych jakoś tam chałupniczo jest w oryginalnym lakierze w zdecydowanej większości oraz kolejny fakt, że ten pojazd jest do granic oryginalny, dosłownie do granic ekstremalnie oryginalny. Parę szczegółów. Pierwszy szczegół to oryginalna atrapa z oryginalnym symbolem A21. A A21 to jest model samochodu Avia. Na oryginalnym zderzaku wspomniana już oryginalna czarna tablica rejestracyjna świętokrzyska, dawniej kielecka, i oryginalne lampy z oryginalnymi odbłyśnikami w bardzo ładnej kondycji. Oryginalny jest dach. To ta biała część nie jest metalowa, to jest tworzywo. Będzie to widać, gdy zajrzymy do środka. Oryginalne opisy związane z ciśnieniem. Widać, że lekko przykurzone ową wspomnianą zaprawką. Oryginalne kierunkowskazy boczne. Oryginalne klameczki. Oryginalne listwy boczne na oryginalnym poszyciu. Z tyłu również oryginalny napis dotyczący ciśnienia w kołach. Oryginalne tylne lampy. Drzwi, stopień. Ten stopień można złożyć po zamknięciu drzwi. On ma to do siebie, że jeżeli byśmy go podnieśli za wcześnie, to przy zamykaniu drzwi, drzwi o to uderzą. Jest tu oryginalna tabliczka Avia Żylina. I kolejna oryginalna lampa. No, nie sposób nie wspomnieć o oryginalnych fartuchach z logo Avi. Opona czeska, Mitas. Zdaje się, Mitas to czeska marka. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Dobra, otwórzmy do środka. Tu jest tabliczka mówiąca o masach. Oryginalna oczywiście. Tu kolejna tabliczka, która nie wiem, o czym mówi. Aha, wewnątrz jest oryginalne opakowanie na apteczkę pierwszej pomocy. Oryginalny filtr. Taki filtr da się jeszcze kupić, ale już jako produkt polski czy współczesny. Tutaj karta gwarancyjna opon 13 kwietnia 2000 roku, czyli te opony mają 21 lat. Dobra, co mamy tutaj? A tutaj jest dowód, zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego z 1990 roku. A co ciekawe, to przeglądy tego samochodu cały czas robiła jedna i ta sama firma w miejscowości Nowy Korczyn. To z kolei to jest, jak zapisano, made in Czechosłowakia. To jest oryginalna oczywiście lampka, czy właściwie klosz lampy, która powinna znajdować się na oryginalnej podsuficce. Czyli
Konkretnie chodzi mi o tamtą lampkę, tam. To jest klucz z niej. Oryginalna jest również plakietka, naklejka dotycząca zmiany biegów. Jest tutaj informacja, taka dla mnie ciekawostka, dla posiadaczy i użytkowników pojazdów mechanicznych. Nie wiem, czy to był wymóg kiedyś, posiadanie czegoś takiego w ciężarówce, czy nie. No ale ten konkretny samochód coś takiego ma. Dobrze, mam tutaj klameczkę. I tą klameczką otwieram drzwi tylne, boczne, przepraszam, nie tylne, tylko boczne. I mamy wnętrze. Lampa z tyłu. To jest ten element tutaj, żeby go lepiej było widać. Również oryginalna. Taka sama jak ta we wnętrzu. I taka sama jak ta nad drzwiami bocznymi. Oryginalny klucz i uchwyt podnośnika. No właśnie, wejdę do środka i też Wam coś pokażę dalej. Chociaż tu jest bardzo ciepło teraz. Tu jest oryginalny podnośnik i bolec od haka. Tu jest również podpora, żeby auto nie odjeżdżało. Oryginalna. Zwróćcie uwagę, jak to jest wszystko fajnie tu rozmierzone, żeby się mieściło. Tu jest koło zapasowe i linka holownicza. Linka stalowa, no bo wiadomo, to auto to troszkę cięższy wynalazek, więc jest co dźwigać. Dobra, te opony dwie, które są na środku, w środku auta, to Barum. Nie wiem, czy to z takimi oponami było to auto sprzedawane. W każdym bądź razie to są opony Barum. Rozmiar, już Wam pokażę jaki. 7,5 16C. Dobra. Aha, teraz fajnie widać, zwłaszcza gdy teraz świeci słońce, że ten dach to tworzywo. Zwróćcie uwagę. Jest słonecznie, więc bardzo ładnie to światełko przez ten dach nam tutaj wpada. Tu jest też na plecach tego samochodu jest też parę oryginalnych kolejnych części, mianowicie tumik. Tutaj jest kilka linek, tu jest uszczelka pod głowicą, wtryskiwacze, uszczelka do, przepraszam, nie uszczelka, przewód do pompowania. Tutaj jest zimowa osłona trapy. Jak myślicie, jaka? Wiadomo, oryginalna, z epoki, z tamtych czasów, nie współczesna. I parę innych rzeczy, o, łącznie z trójkątem ostrzegawczym, też oryginalnym. Okej. Dobra, tutaj też jest taki patent, mianowicie, nie wiem, czy ktoś z Was zwrócił uwagę, z tyłu znajduje się przewód elektryczny, taki jak kiedyś miały żelazka albo takie piekarniki, może ktoś pamięta, blaszka podłączona od razu do prądu i tam można było na przykład ciasto drożdżowe piec. Okej, okay, już Wam to pokażę. To jest to, ten przewód i ta końcówka. Do czego to służy? Po podłączeniu do prądu w zimie ogrzewało silnik i odpalenie tego samochodu nie było wtedy problemem. Dobra, tu są drzwi. I te drzwi dają nam obraz tego, co jest wewnątrz w kabinie. Czyli można nawet w czasie jazdy złożyć sobie fotel ten, boczny pasażera i dostać się do przestrzeni ładunkowej. Dla mnie to jest idealny materiał na kampera, przy czym dla osób najlepiej, dla rodziny, przypuśćmy, trzyosobowej, bo samochód jest zarejestrowany na trzy osoby, więc dla trzech czy dwóch osób idealny układ. Oryginalne klucze, jakie ten pojazd miał w dniu zakupu. Oprócz tego żółto-czarnego, który jest mój, te pozostałe są
kluczami oryginalnymi. Dobra, tak wygląda deska przyrządów. I teraz co? Niecałe 105 tysięcy kilometrów. Dokładnie to 104 296. Dobra, aha, jeszcze jest oryginalna popielniczka. Raczej tutaj nikt w niej nie palił, bo chromy się zachowały ładne. Ok, oryginalne są też przełączniki. To na przykład jest gaszenie, jak nacisnę gaz, to wyskoczy, widzicie? To jest ciekawy element, jeśli chodzi o włączanie świateł. Tak są światła wyłączone, ostojówka, krótkie i długie. Ok. Tutaj podgrzewamy silnik, świece, żeby ten samochód zapalić. Ciekawe są klameczki. Bardzo fajnie się otwiera te drzwi tymi klameczkami. I zabezpieczenie, żeby drzwi nie odjechały nam za daleko. Dla mnie ten samochód jest ekstremalnie oryginalny i ekstremalnie ładnie utrzymany. Dobra, to co jest nieoryginalne, bo to też miałem powiedzieć. Nie jestem specjalistą od Avii. Ale, aha, no dobra, jeszcze jedna rzecz oryginalna, to jest hamulec ręczny. To jest uchwyt hamulca ręcznego, bardzo podobny do tego, jaki można zobaczyć w Autosanie, ale to nie jest to, co w Autosanie. Dobra, co jest nieoryginalne? Nieoryginalna jest ta stacyjka. Podobno nie wytrzymała oryginalna. I umiejscowienie akumulatora. Akumulator powinien być z przodu. Tutaj został przerobiony, właściwie zamontowana została szafka, półka, w której akumulator umiejscowiono z tyłu auta, podobno dla wygody. Słuchajcie, auto ma pewne mankamenty, bo musi mieć. Bo nie może nie mieć mankamentów auto, które ma 31 lat. Ale ten samochód przez te 31 lat, przez większość czasu stał w garażu. W tym samym garażu, z którego w ubiegłym tygodniu żeśmy go wyciągnęli i z którego przyjechał do nas. Dla mnie to jest fenomen. Dla mnie to jest naprawdę fenomen. Bardzo żałuję jednocześnie, że to nie jest polski pojazd, bo gdyby to był polski pojazd, to z pewnością by został z nami, a tak troszkę nie pasuje mi do naszej koncepcji Muzeum Polska na kołach, w którym zbieramy wyłącznie polskie eksponaty. Ten pojazd, podkreślam, trafił do nas dlatego, bo gdyby do nas nie trafił, to najprawdopodobniej skończyłby na złomie. Ewentualnie trafiłby w jakieś ręce, które lepiej, żeby nie trafiał. W związku z tym jest u nas. Jaki ja mam plan wobec niego? Pomyślałem sobie, tak żeśmy tutaj rozmawiając na temat Avii, stwierdzili, że prędzej czy później po prostu wymienimy się z kimś za ten samochód. I albo to będzie ktoś z Polski, albo to będzie ktoś z Czech czy ze Słowacji, nie wiem. Chcemy ten pojazd po prostu zamienić za coś polskiego. Tak będzie najfajniej, tak będzie najciekawiej, tak będzie najuczciwiej. Nie wiem za co. W każdym razie mi marzy się naprawdę, żeby to auto poszło w ręce kolekcjonera, który po prostu nie zrobi mu krzywdy. Myślę, że fajnie by było pokazać wam również silnik tego sprzętu. Może najpierw troszkę powiem, a potem go zapalę, posłuchacie. Dobra. Silnik znajduje się tutaj. Opatrzony jest logiem Avii. Tutaj jest filtr mokry. Tutaj mamy wentylator, chłodnicę. I to się musiało sprawdzać, chociaż chłodnica jest dopiero w tym miejscu. Musiało się sprawdzać, bo to jest auto ciężarowe. Czyli troszkę ładunku mogła wozić. A mimo upałów temperatury jakiejś wielkiej nie łapie. Ja się nim dzisiaj przewiozłem troszkę. Jest 26 stopni w tym momencie i ona osiągnęła temperaturę 80 stopni. Czyli tak bardzo, bardzo powiedzmy przyzwoicie, optymalnie. Dobra.
jest sprężarka powietrza, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, wprawdzie o tym przez chwilę wspominałem, ale tutaj hamulce w tym samochodzie wspomagane są powietrzem. Dobra, to może ją sobie zapalimy, niech ona nam tu ładnie pokaże, jak pracuje. Co wy na to? Ja jestem na tak. A skoro ja tu kręcę, to niech tak będzie. Sprawy mają. Mi się to po prostu niesamowicie podoba. Bardzo mi się podoba, jak pracuje ten silnik. Po prostu się w nim zakochałem. Nie sądziłem, że kiedykolwiek zakocham się w Avi, ale to, jak pracuje ten motor, to jest dla mnie po prostu fenomen. Zaprezentowałem wam dzisiaj naszą Avię, czyli ten bardzo, 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 bardzo świeży nabytek, który trafił do nas, który zakupiliśmy od pierwszego właściciela. Jaki będzie jej los, to się wkrótce okaże. Już wiecie, jaki jest pomysł. Zobaczymy, czy ktoś się odezwie, a jeśli nie, to po prostu ją ukryjemy na kolejne x lat w garażu i tam będzie sobie stała. Może prędzej czy później się doczeka. Mnie to auto po prostu zachwyca. Mam nadzieję, że zachwyciło również was. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem na drodze Avię. Naprawdę nie pamiętam. Wczoraj byłem w Warszawie i po drodze widziałem inny, bardzo ciekawy pojazd. Zdziwiło mnie to i też chcę się z wami tym podzielić. Szkoda, że nie uchwyciłem zdjęcia. Widziałem wczoraj na trasie Liaza. Po wielu chyba latach niewidzenia tego pojazdu na trasie, wczoraj widziałem Liaza. Ale Avi? Avi nie widziałem no chyba z 5 lat jak nic. Więc tym bardziej cieszy mnie to auto i cieszy mnie to, że to nie jest trup, że to nie jest ruina, tylko to jest naprawdę, naprawdę piękne auto. Okej, no to jest po filmie. Mam nadzieję, że ten film was usatysfakcjonował, że to auto wam się spodobało. Wyraźcie swoją opinię na ten temat w komentarzach. Możecie ten film dalej udostępnić, kto chce. To nie boli, to nic nie kosztuje, a mobilizuje do kręcenia i dzielenia się materiałami dalej. Tymczasem z takim pozdrowieniem, niech się kręci, niech się kręcą koła i niech się kręcą dalsze filmy. Dużo Polski na kołach. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.